Dzień dobry. Bardzo serdecznie i gorąco Was witam. Tak gorąco, żebyście poczuli to ciepło, bo lato nas nie rozpieszcza w tym roku. No ale nie martwimy się tym, wręcz przeciwnie. Cieszymy się, bo może się okazać, że jesień będzie piękna, prawda? Zapraszam Was na bardzo wczesny program Granie na Śniadanie. Kto ma ochotę, może już jeść śniadanie, ale proponuję poczekać z tym jeszcze chwilę, bo to za wcześnie. Natomiast na śniadanie albo przed śniadaniem można wygrać u nas pieniądze. Pierwsza ważna informacja to nasza ekstra gra. To nie żarty. Ktoś wygra 1 000 000 złotych w finale, ale w każdym tygodniu rozdajemy bardzo dużo nagród. W tym tygodniu 5 razy do wygrania 20 000 złotych. Wystarczy zgłosić się pod numer 7327, wysyłając SMS o treści milion, albo zadzwonić pod numer 704-307-555. Albo wziąć udział w naszym dzisiejszym programie, zgłosić się do niego. Wtedy też dostajesz szansę wejścia do tej fantastycznej ekstra gry. A teraz nasz dzisiejszy konkurs. Już teraz zapraszam. Myślcie, co takiego może być odpowiedzią, bo my też dzisiaj będziemy rozdawać pieniądze. Zwierzę z dwiema takimi samymi literami. To znaczy w wyrazie, który jest nazwą zwierzęcia, jakaś litera musi się powtarzać. I jeszcze Wam powiem, że te odpowiedzi, które są na tablicy, a jest ich tutaj aż 8, to są naprawdę popularne nazwy zwierząt. Kto ma ochotę, zapraszam serdecznie. Jeśli masz ukończone 18 lat, dzwoń, dzwoń, bo inni śpią. Dzwoń, bo masz szansę na 100 zł. Tyle nagród, 8 nagród po 100 zł do zdobycia. Pamiętaj o tym, że tylko jest taka droga, żeby zaistnieć na naszej antenie, czyli zatelefonować. Dwa numery podane na ekranie. Jest też podany koszt za połączenie. Takie, które trafi, jak i takie, które nie trafi na antenę, ale to jest opłata za połączenie, a nie za czas jego trwania. A jak trafisz już na antenę i odgadniesz którąś z tych 8 odpowiedzi, wygrasz pieniążki, które wyślemy w ciągu 5 dni roboczych, co wszystko jest zapisane w naszym regulaminie, a regulamin programu został zatwierdzony przez dyrektora Izby Celnej i program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez niego. Pula nagród 4 miliony złotych. Wydajemy te pieniądze, no więc potrzebuję kogoś, kto by chciał je wygrać. Zapraszam już teraz. Jakie zwierzę, jaka nazwa zwierzęcia ma dwie takie same litery? Jest też 8 haseł, za które zapłacę, więc szansa na to, że trafisz w dobrą odpowiedź, jest 8 razy większa, niż gdyby to była tylko jedna odpowiedź. No i jeszcze raz podkreślam fakt, na który naprawdę trzeba zwrócić uwagę. Jeśli z jakiegoś powodu zdecydowałeś się nie spać o tej godzinie, tylko oglądać nas, to masz szansę zagościć na antenie, bo widzów o tej porze jest niewielu. Halo? Dzień dobry, kormoran. Dzień dobry, kormoran. Brawo! No takie rzeczy mi się podobają. Świetnie. Proszę bardzo, 100 zł dla pani. Pierwsza odpowiedź trafiona. No bo ja tak się spodziewam tego, że te chyba wszystkie uda nam się odgadnąć, bo tak jak mówiłam, te słowa nie są trudne. To są popularne nazwy popularnych zwierząt. Kormoran zarobił 100 zł i tak dalej. Proszę pani, pani dalej może wygrywać u nas. Ta, która już dzisiaj raz zdobyła nagrodę. Każdy z was, jeśli już raz był na antenie, może próbować dalej, może wygrać parę nagród, wtedy oczywiście więcej pieniążków wyślemy w ciągu tych 5 dni roboczych. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie zwierzę ma dwie takie same litery? Osioł. Osioł? Czy tak. Jest osioł, jest i osioł. Ludzie, kochani, fantastycznie, tu jest tak, proszę bardzo. I oto druga nagroda zdobyta. No w takim tempie poradzimy sobie z tym konkursem. Raz, dwa, zostało jeszcze 6 odpowiedzi, 6 haseł, każde warte 100 zł. Dwie osoby już, słuchajcie, no to musi być cudowna chwila, o godzinie tak 5:15 dowiedzieć się, że już za chwilkę pieniążki do mnie dotrą, bo udało się wygrać. Jest jeszcze 6 nagród po 100 zł, 6 haseł do odgadnięcia. Kto ma jakąś jeszcze propozycję, zapraszam serdecznie. Jeden po drugim telefon wygrywa. Dzisiaj zdaje się jest bardzo dobry dzień do tego, żeby się wzbogacić. Zapraszam, jeśli znasz nazwę zwierzęcia, w której występują dwie takie same literki. Zauważcie, w osioł mamy tutaj dwie literki O, w kormoranie też mamy dwie literki O i na dodatek mamy dwie literki R. To już w ogóle szaleństwo. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, proszę podać odpowiedź. Kormoran. To było, jest już na tablicy, jest już zapłacone. Tak, rzeczywiście, to była dobra odpowiedź, ale już
ktoś wpadł na to samo zwierzę i za tę nazwę już zapłaciliśmy. Zerkajcie, osioł kormoran to są słowa, które już zostały podane na antenie i za które udało się wygrać pieniądze. Kto ma jakąś inną nazwę, zapraszam serdecznie. Jeszcze trochę tych zwierząt do dyspozycji jest, ale podkreślam, że te nasze nazwy dzisiaj dosyć proste. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie zwierzę ma dwie takie same litery? Baran. Barana nie mamy. Pozdrawiam, do usłyszenia. Tego nie mamy, ale też zapamiętujemy. Proszę, zwracajcie uwagę na to, jakie hasła padają na antenie, bo nie wszystkie będą na tablicy. Teraz zapamiętujemy barana, żeby go nie powtórzyć. Halo? Królik. 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 Aha, dwie literki K są, ale nie mamy tego na tablicy. Pozdrawiam. Szukamy nazw zwierząt, w której to nazwie muszą być przynajmniej jedna para liter. W kormoranie mamy dwie powtarzające się literki, literki O i R, ale wystarczy jedna powtarzająca się litera, tak jak w wyrazie osioł. Jeśli przyszła ci taka nazwa do głowy, zapraszam na antenę, bo można wygrać 100 zł. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka może być odpowiedź? Żyrafa. Żyrafa. Są dwie literki A, ale to nie jest hasło z tablicy. Do usłyszenia, pozdrawiam. I już jest następny telefon. Halo? Tak. Dzień dobry. Jakie to zwierzę może być? Sarna. Sarna. Są dwie litery, nie mamy tego hasła. Kolejne hasło do zapamiętania, żeby się nie powtórzyć, żeby szukać wciąż nowych odpowiedzi, żeby spróbować wygrać jedną z tych 6 nagród, które jeszcze są do zdobycia. Ja wiem, że może się nie chcieć komuś myśleć, ale też z tego powodu ten konkurs wcale taki trudny nie jest, bo wcześnie. Halo? Stonoga. Stonoga. Nie, tego hasła też nie ma, do usłyszenia. Szukamy dalej. Szukamy dalej, bawimy się dalej. Kto ma ochotę dołączyć do grona zwycięzców, bo dzisiaj już mogę mówić o gronie zwycięzców. Pierwsze minuty tego konkursu sprawiły, że już dwie osoby wzbogaciły się o 100 zł. Kto następny? Bo do zdobycia jeszcze 6 takich nagród. No i bardzo byłoby świetnie, gdyby udało się odgadnąć wszystkie 6 tych haseł. I wyślemy do w sumie 8 nagród z powodu jednego konkursu. Cudnie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Jaka może być odpowiedź? Czy papuga? Papuga. Nie, nie mamy tego hasła. Do usłyszenia, pozdrawiam. Ktoś, kto już był na antenie, może próbować dalej. Ktoś, kto nie był, kto się na razie tylko przypatruje, może się odważy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka może być odpowiedź? Suseł. Suseł. Też nie. Do usłyszenia, pozdrawiam, nisko się kłaniam i zapraszam, żeby jeszcze wziąć dzisiaj udział w tym i w następnych konkursach, jakie przygotowaliśmy. Jest tylko jeden warunek. Zapraszam widzów pełnoletnich. To też jest zapisane w naszym regulaminie. Tylko osoby, które ukończyły 18 lat, mogą wygrywać. A skoro są pieniądze do wygrania, to niech zgłaszają się osoby, które je wygrać mogą. Tak się umówmy i tego przestrzegajmy. Kto następny? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka odpowiedź? Wiewiórka. Wiewiórka. Wiewiórki nie mamy też w tym naszym spisie. W tych 6 hasłach, które jeszcze są do odgadnięcia. Czekają, aż komuś zaświta taki pomysł w głowie. Halo? Lama. Lama. Kłaniam się, ale nie. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Przypominam, świetny początek tej naszej dzisiejszej zabawy. Dwa hasła, dwa pierwsze telefony i dwa hasła udało się odgadnąć. Kormoran i osioł. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka może być odpowiedź? Hipopotam. Hipopotam. Też nie. Do usłyszenia. Kłaniam się, pozdrawiam i zapraszam. Czekam na następną odpowiedź. Cieszę się bardzo, bo słyszycie, że co chwilę jednak ktoś na antenie jest. Halo? Tygrys. Tygrys. Aha, dwie literki Y, ale nie mamy też tego hasła. Do usłyszenia. Jeszcze raz przypominam, szukamy zwierząt, nazw zwierząt z dwiema takimi samymi literami. Tych haseł pozostało do odgadnięcia aż 6 jeszcze. Jest aż 6 nagród, które mogą do Was powędrować. Jest konkurs, są nagrody, czekają, więc trzeba by się postarać, żeby je zdobyć. No bo skoro jest taka okazja, to dlaczego nie? Więc kto ma jeszcze jakiś pomysł, zapraszam. Naprawdę teraz nie jest tak trudno trafić na antenę, bo widzów o tak wczesnej porze nie ma wielu. Halo? Szerszeń. Szerszeń. Ach, tu się powtarzają te litery, ale nie mamy tego hasła. Pozdrawiam, do usłyszenia. I już następna propozycja może się pojawić.
No, jak większe tempo sobie narzucimy, to szybciej nam się uda rozwiązać cały ten konkurs, więc proszę się nie zastanawiać, tylko od razu próbować. Nie ma na co czekać. Jeśli masz słowo, jeśli chcesz je podać na antenie, to to jest bardzo dobry moment. Nie czekaj, bo w którymś momencie ogłosimy koniec tego konkursu. Mam nadzieję, że do tego czasu uda się rozwiązać wszystkie te zagadki, podać wszystkie z tych 6 odpowiedzi, ale nie czekaj. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jaką ma pan propozycję? Małpa. Małpa. Do konkursu pasuje, ale tej odpowiedzi na naszej tablicy nie ma. Czy coś innego przyszło ci do głowy? No mam nadzieję, że jeszcze pomysły się nie kończą, że jeszcze coś tam w pamięci się znajdzie. Nazwa jakiegoś zwierzęcia, które to ma ze sobą wspólnego w tym naszym konkursie, że powtarzają się literki, bo poza tym mogą to być, jak widzicie, i ptaki, i ssaki, może i owady, i ryby. Szukamy wśród wszystkich zwierząt, ale są nazwy na tej tablicy, które znacie. I za taką nazwę, jeśli się pojawi na antenie, zapłacę 100 zł. Jeśli to będzie jedna z tych naszych 6 odpowiedzi, które jeszcze nam tutaj zostały, no i chyba to będzie dobry początek dnia. A może dobry koniec, bo może ktoś jeszcze nie zdążył się położyć po wczorajszym dniu, to bardzo długi musiał być dzień, ale to też cudnie się kłaść z taką świadomością, że o, już niedługo przyjdzie 100. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jaka może być odpowiedź? Bubr. Bubr, nie mamy bobra, proszę pani, pozdrawiam. Jeśli ktoś znajdzie z was jakieś inne hasło, to może je śmiało spróbować podać na antenie. Trzeba zwrócić na to uwagę i z tego korzystać, bo to jest szansa dla was. Należy wam się nagroda, skoro o tak wczesnej godzinie nie śpicie, postanowiliście zostać widzami naszego programu, więc warto do tego programu się włączyć. Bo skoro grono tych, którzy próbują, jest mniejsze, więc szansa na to, że to właśnie ty trafisz, jest większa. Halo? Halo? Halo. Dzień dobry. Jaka może być odpowiedź? Krokodyl. Krokodyla też nie ma. Do usłyszenia. Nie ma na naszej tablicy, nie ma w tym naszym dzisiejszym konkursie. Wśród tych rozwiązań, które jeszcze czekają, aż ktoś wpadnie na ten pomysł i podzieli się z nami tym pomysłem, bo wpaść na rozwiązanie to nie wszystko, ale jeszcze trzeba nam o tym powiedzieć. I teraz uwaga. Zrobimy tak. Ja widzę, że staracie się i próbujecie, choć jest was niewiele, to jednak macie te pomysły o tak wczesnej porze, dlatego ułatwiamy jeszcze dostęp na antenę. Uwaga, otwieramy więcej linii. Będzie jeszcze łatwiej trafić na antenę, bo już tylko jedna ścieżka na nią prowadzi, ale więcej. Halo? Kiwi. Kiwi. Nie, proszę pani, kłaniam się, do usłyszenia, szukamy dalej, kto następny. Teraz jeszcze jest większe prawdopodobieństwo, że uda się dostać do naszego programu, uda się dodzwonić, trafić w otwartą linię. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka może być odpowiedź? Koala. Koala, nie ma też koali. Do usłyszenia. Szybciutko proszę spróbować znaleźć inne hasło i dodzwonić się do nas, bo cały czas trwa ta taka super promocja i zaproszenie. Kilka otwartych linii. Halo? 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 Dzień dobry, jaka odpowiedź? Pszczoła. Pszczoła, tak, tutaj się powtarza literka Z. Ale to nie jest to hasło. Pozdrawiam. Kto ma jeszcze inną propozycję? Halo? Dzień dobry, jest stonoga. Stonoga. Nie, też nie. Do usłyszenia. Nie, ale można spróbować raz jeszcze z jakimś innym zwierzakiem, z inną nazwą. No i życzę, naprawdę życzę z całego serca, żeby udało się wygrać. Tutaj są jeszcze łatwe, popularne nazwy zwierząt. Halo, dzień dobry. Halo? Cześć. Dzień dobry, proszę podać hasło. Anakonda. Anakonda nie też, do usłyszenia, pozdrawiam. Więcej otwartych linii, 6 nagród, 6 haseł. Słyszycie zresztą, że co chwilę ktoś jest na antenie. Każdy telefon, który trafia na antenę, to jest szansa wygrania pieniędzy. Pod warunkiem, że traficie w jedną z tych naszych 6 odpowiedzi, ale to też jest możliwe, to się udaje. Więc zapraszam z całego serca, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, masz telefon, to skorzystaj z tych 2 numerów. Udało się, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Wiewiórka. Wiewiórka była już, ktoś też wpadł na ten sam pomysł, nie mamy tego hasła, do usłyszenia. Przypominam o tych numerach, one przez cały program są na ekranie i właśnie pod te numery należy telefonować. Znowu ktoś skorzystał z tej szansy, halo? Halo? Dzień dobry, jaka odpowiedź? Baran.
Baran. Nie, do usłyszenia. Jest tam też podana opłata za połączenie. Chcę wam o tym przypomnieć, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, w czym bierzemy udział. Więc to jest opłata za połączenie, nie za czas jego trwania. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, Skorpion. Jeszcze raz? Skorpion. Skorpion. Są dwie literki O, ale nie mamy tego hasła. Do usłyszenia, pozdrawiam. Nagrody wyślemy w ciągu 5 dni roboczych. Tak jest. Dwie nagrody już mamy do kogo wysłać, bo udało się dwa hasła odgadnąć. Jeszcze mamy problem z tymi pozostałymi 6. Pomóżcie rozwiązać ten problem. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie hasło? Proszę pani, najpierw chciałam się spytać, żeby ktoś odzwonił, bo w zeszłym tygodniu miałam wygraną. Dobrze. I nikt do mnie nie zadzwonił. Oczywiście będziemy interweniować w tej sprawie. Powinien telefon być. Zawsze, być może akurat nie odebrała pani telefonu, ale będziemy próbować się skontaktować. Teraz już na pewno. Pani numer zostaje zapisany grubymi literami. A teraz gra pani dzisiaj też? Tak, tak, tak. To bardzo proszę podać odpowiedź. Krzyżyk. Czyżyk. Krzyżyka nie mam. Do usłyszenia i proszę czekać na telefon. Pozdrawiam. Kto ma jeszcze jakąś inną propozycję? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie hasło? Królik. Królik. Nie, też nie. Dwie literki K. Chyba też już było dzisiaj. O, coś się zaczynają powtarzać, te wasze odpowiedzi. Kto słuchał uważnie haseł, które padły na antenie, albo po prostu sobie nagle przypomniał słowo, które wierzy, że jest dobrą odpowiedzią, zapraszam, bo to się może udać. Mamy kilka otwartych linii, mamy aż dwa numery, pod które możecie dzwonić. Pamiętajcie o tym, 100 zł piechotą nie chodzi, a tyle można wygrać u nas za podanie jednego dobrego hasła, a haseł mamy jeszcze 6. Więc ktoś, kto już wygrał, może grać dalej albo podać potem parę odpowiedzi. Halo? Dżdżownica. Dżdżownicy też nie ma. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Słuchajcie, sprawdziliśmy dokładnie. Chciałabym podać informację do pani, która mówiła, że czeka na telefon. Sprawdziliśmy w tej chwili ten numer i pieniądze do pani zostały już wysłane. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni, może nawet już dzisiaj, one dotrą. Serdecznie pozdrawiam. Od razu to zostało skonsultowane, sprawdzone i taka jest informacja. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka może być odpowiedź? Bubr. Jeszcze raz? Bubr? Bubr. Bubr. Nie ma też. Tego hasła nie ma do usłyszenia. Pozdrawiam. Kto ma ochotę wygrać, niech gra teraz, niech nie czeka na nie wiadomo co. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka może być odpowiedź? Karaluch. Karaluch. Nie, nie mamy karalucha. Do usłyszenia. Pamiętajcie, że no, warto w tej chwili już próbować, bo nie ma co zwlekać. Co chwilę ktoś dostaje szansę na to, żeby podać swoją odpowiedź na antenie, więc postaraj się, jeśli w ogóle chcesz, jeśli zakładasz taką możliwość, że ja też dzisiaj gram i próbuję wygrać, to dzwoń już teraz. Halo? Makak. Makak. Nie, nie mamy tego hasła. Szukamy dalej. Co jeszcze? Słuchajcie, 6 haseł jeszcze. Był tak piękny początek. Spodziewałam się, że dosłownie w ciągu paru minut dzisiaj uda się rozwiązać tę zagadkę. Są jeszcze proste hasła na tablicy. Mamy 6 odpowiedzi. Wśród nich słowa, które są nazwami popularnymi, zwierząt popularnych. Halo? Halo? Dzień dobry. Co to może być? Jakie zwierzę? Kaczka. Kaczka. Nie, tego też nie ma. Do usłyszenia. Nazwa zwierzęcia z dwiema takimi samymi literami. Nas dzisiaj interesuje o poranku. Halo, halo? Dzięcioł. Dzięcioł też nie ma. Do usłyszenia. Kto chce jeszcze się włączyć do tego konkursu, to jest najlepszy moment, żeby to zrobić, bo niedługo będziemy kończyć ten konkurs. Mamy następne przygotowane, ale właśnie teraz jeszcze do zdobycia 6 nagród. No i szkoda byłoby ich nie zdobyć, skoro czekają i skoro ktoś z was ma pomysł, którego jeszcze nie słyszeliśmy na antenie. Jest szansa na te pieniądze. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka może... odpowiedzieć na hasło. Bardzo proszę. Niedźwiedź. Niedźwiedź. Powtarzają się literki, ale niedźwiedzia, o ile sobie przypominam, też nie ma wśród tych 6 odpowiedzi. Kto następny? Halo? 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 Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę podać odpowiedź. Czy to jest może wiewiórka? Trzeci raz wiewiórka dzisiaj się pojawia na antenie. Nie ma wiewiórki. Nie, nie mamy tego hasła, ale przychodzi wam do głowy, bo już trzecia osoba podaje to hasło. No uwaga,
Do końca tego konkursu ogłaszam, uruchamiamy ten zegar, 3 minuty, czas start, ale wciąż mamy kilka otwartych linii i nadal mamy 6 nagród do zdobycia, więc spróbujcie dalej, ale to jest czas, który pozostał do końca konkursu. Halo? Dzień dobry. Halo? Małpa. Małpa, też już było. Do usłyszenia, pozdrawiam. Nie szkodzi, pewnie to jest tak, że z każdą minutą kolejni widzowie dołączają do grona naszych widzów i nie słyszeli tego, co było wcześniej. Ale kto słyszał, niech próbuje. Halo? Halo. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Rosomak. Rosomak. Nie mamy też Rosomaka, ale mamy jeszcze 2 minuty 20 sekund na to, żeby pan podał jakąś inną odpowiedź na antenie. Proszę spróbować. Są to ostatnie chwile, ale początek tego konkursu był taki, że dosłownie w ciągu paru sekund udało się aż 2 nagrody zdobyć, więc w tym czasie możemy wszystkie 6 rozdać. Halo? Lampard. Lampard. Powtarza się literka A, ale to nie jest hasło z tablicy. Pozdrawiam. Kto ukończył 18 lat, niech łapie za telefon, jeśli ma odpowiedź, która pasuje do naszego konkursu. Bo mamy jeszcze minuta i 50 sekund do końca. To jest czas do końca tego konkursu. Potem mamy następne. Będzie jeszcze szansa na to, żeby zarobić dzisiaj pieniądze. Ale nie czekaj na później, jeśli teraz masz jakąś propozycję, która jeszcze nie padła na antenie. Halo? Halo? Lama. Lama. Halo? Ta propozycja była, ale nie szkodzi. Proszę próbować dalej. Może coś innego się uda. Nie mamy lamy na tablicy. Pozdrawiam. Minuta 27:06. Czas spędzi. No, nie zatrzymamy go, ale są to jeszcze minuty, sekundy, w których możesz wygrać w tym konkursie. Masz pomysł, masz coś, przyszło ci do głowy. Spróbuj. Spróbuj, Janusz, się uda. Halo, dzień dobry. Lelek. Lelek. Czy lelek tu jest? Nie ma lelka. Do usłyszenia, pozdrawiam. I jeszcze następna propozycja. Nie poddawajcie się. Cały czas mamy kilka otwartych linii, czyli cały czas prawdopodobieństwo, że trafisz na antenę, jest większe niż gdyby to była tylko jedna otwarta linia. Należy z tego skorzystać. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Jaka może być odpowiedź? Kałamarnica. Kałamarnicy też nie ma. Do usłyszenia. Uwaga, 40 sekund do końca tej zabawy, do końca konkursu, w którym myślimy, zastanawiamy się, z jakich liter składają się nazwy zwierząt. Halo? Ośmiornica. Ośmiornica. Zanurkowaliśmy teraz kałamarnicy, ośmiornica, ale to też nie jest dobra odpowiedź. Uwaga, 24, 3, 2, 1, 20 sekund. Ile jeszcze osób zdąży zagościć na antenie? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka odpowiedź? Kakadu. Kakadu też nie do usłyszenia i szybciutko 9, 8, 7. Kto jeszcze dołączy do tych, którzy próbują i może w ostatnich sekundach uda się wygrać? Mamy telefon. Halo, dzień dobry. Kojot. Kojot. 2 literki O, ale nie ma go na tablicy. Konkurs się skończył. Szybko wam pokażę, jakie tutaj były hasła. Może ktoś myślał o żabie na przykład, albo o orangutanie. Jeszcze mieliśmy piranie, jelenia. Sarna była, jelenia nie było i kondora. No trudno, ale uwaga, mamy kolejną okazję do tego, żeby zarobić. Zupełnie. Aha, jeszcze jednego nie pokazałam. Przepraszam najmocniej. Dobrze, że mnie pingwina nie pokazałam. Pilnujecie, świetnie. No prawda, że to nie były trudne nazwy. Akurat nie wpadły do głowy, to nic. Zaczynamy zupełnie nową zabawę. Zupełnie inaczej. Trzeba teraz będzie myśleć o tym, żeby wygrać pieniądze. Trzeba wśród tych liter, które tutaj się pojawiły, odnaleźć literę, która jest pierwsza i odczytać słowo. Przepraszam, mamy wszystkie litery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedmioliterowy wyraz. Która litera jest pierwsza? Pamiętaj o tym, że nie układasz dowolnie, kombinując z tymi literkami słowa, tylko musisz poruszać się po tych liniach łączących pola z literami. Widzicie, że pomiędzy niektórymi polami jest linia łącząca, na przykład pomiędzy A górnym a S, ale pomiędzy S a L nie ma bezpośredniego połączenia, więc te litery bezpośrednio po sobie w słowie wystąpić nie mogą. No i co to za słowo? Kto mi poda odpowiedź, wygra. A ile? 200. 200 zł. Może w pierwszej chwili się nie udać. Ja wiem, że tak jest, ale jeśli będziesz próbował, to w którymś momencie na pewno się okaże, że znalazłeś tę ścieżkę, jak te literki ze sobą są połączone i wtedy już wiesz na pewno, że to jest dobra odpowiedź.
Nie ma szukania po macku, nie ma próby trafienia w hasło bądź też nie. Jeśli ułożysz słowo, odczytasz słowo, wykorzystując wszystkie litery, podążając po liniach łączących pola z literami i nie przechodząc więcej niż tylko raz przez jedno pole, to znaczy, że twoja odpowiedź jest na pewno dobra. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby z tą odpowiedzią zagościć na antenie, bo tylko jedna osoba, pierwsza, która poda hasło prawidłowe w tym konkursie, wygra. Czy już się komuś udało? 200 zł czeka. Czy zdążyliście ułożyć, odczytać to słowo? Ułożyć też są takie konkursy, kiedy są rozsypane litery, układamy jedno słowo, ale tutaj nie. Tutaj trzeba je odczytać, one nie są przypadkowo porozrzucane. Może od P, może od R, może od S, sol, ro. Tak trzeba próbować. Raz się nie uda, drugi raz się nie uda, a może za trzecim razem. Więc zapraszam, jeśli ktoś już dał radę, poradził sobie z tym konkursem, 200 zł, dwa razy więcej niż było w poprzednim konkursie, no i poza tym ta pewność, że jeśli odczytałeś słowo, to na pewno jest dobra odpowiedź. To powinno cię przekonać do tego, żeby złapać za telefon. I to jak najszybciej. Zapraszam widzów pełnoletnich. Kto spróbuje, kto dołączy do tych, którzy dzisiaj uśmiechną się trochę szerzej o poranku. Ja życzę tego, żeby powodów do uśmiechu było cała masa i nie tylko z powodu wygrania w naszym programie, tylko żeby po prostu życie Wam dostarczało takich okazji i takich powodów. Ale tu jest jeszcze jedna szansa na to, żeby sobie humor poprawić. I zacząć ten dzień ze świadomością, że niedługo pieniążki dotrą do mnie, bo my je wyślemy w ciągu 5 dni roboczych. Czy to jest dobry moment na to, żeby wygrać? Bardzo dobry moment. Kto teraz poda mi dobrą odpowiedź? Jakie to słowo? Która literka jest pierwsza? Od której litery zaczynamy tę układankę, odczytywanie tego hasła? No, myślę sobie, że już ktoś tam sobie poradził. To nie może tak być, że w poprzednim konkursie było jednak paru widzów, którzy z chęcią się włączyli do zabawy. Może jeszcze się nie udało trafić na antenę. To spróbuj raz jeszcze. Bo ciągle jest ta sama sytuacja, że ciągle widzów nie ma wielu, więc konkurencja nie jest wielka. Masz szansę, jeśli masz ukończone 18 lat, masz szansę wygrać 200 zł. Tylko zadzwoń pod jeden z tych dwóch numerów i czekaj, czy uda się trafić w otwartą linię. Zostaniesz poinformowany komunikatem w swoim telefonie, trzeba go wysłuchać, bo pamiętajcie o tym, nie płaci się za czas połączenia, tylko za samo połączenie. Takie, które trafi, jak i takie, które nie trafi na antenę, ale to jest opłata za połączenie. A nagrodę wyślemy w ciągu 5 dni roboczych. Tak to podkreślam i przypominam, bo wciąż spotykam się z takimi pytaniami. To jest pewnie tak, że jest podana opłata, ale ja zadzwonię, potem będę musiał czekać i te pieniądze będą rosły i za jeden telefon zapłacę nie wiadomo ile. Nie, taka sytuacja nie występuje. Płacisz dokładnie tyle, ile jest podane. A teraz to my zapłacimy, zdaje się, komuś. Halo? Halo? Dzień dobry, jakie to hasło? Dzień dobry. Parasol. Parasol, bardzo pięknie. To jest dobra odpowiedź. 200 zł udało się wygrać. Gratuluję panu, pozdrawiam. Mamy kolejny konkurs. Wszyscy, którzy grali, mogą grać dalej. Ci, którzy jeszcze się na to nie zdecydowali, może teraz nabiorą ochoty. Uwaga, 300 zł do zdobycia. Liter mamy 6, czyli o jedną mniej, ale czy to znaczy, że to jest prostsze zadanie? Z tym to różnie bywa, bo czasami literki są tak poukładane, że choć jest ich wiele, bardzo dużo, czasami naprawdę bardzo dużo, to słowo jakoś tam wpada nam w oko, a czasami mniej liter może sprawić kłopot. Tutaj zasady takie same, czyli też wybierz pierwszą literę, od której może się zaczynać to słowo i wykorzystując wszystkie podane literki, odczytaj wyraz. No, ja też próbuję. Czy jest takie słowo jak niecat? Chyba nie ma. A coś takiego mi się ułożyło. No, ja spróbuję jeszcze raz. Bo 300 zł czeka, nie na mnie, na kogoś z was. Kto mi poda na antenie rozwiązanie tego konkursu?
sześcioliterowy wyraz. A ja już wiem. Tak, już wiem. Jest słowo, które się da ułożyć, odczytać z tych liter. 300 zł. Czy ktoś już też wie? Czy ktoś chwilkę się zastanowił? Jest telefon, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, jakie jest rozwiązanie? Taniec. Taniec, tak, ja też takie słowo ułożyłam. Bardzo dobrze, brawo. Wygrywa pan 300 zł. Gratuluję, wysyłamy pieniążki, pozdrawiam. I gramy dalej. Uwaga, a teraz sytuacja wygląda następująco. Dużo liter. No i chyba nie takie proste do ułożenia słowa, ale za to warte 600 zł. 600 zł do zdobycia. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternastoliterowy wyraz. Gdyby cię ktoś zapytał o to, poprosił, ułóż słowo czternastoliterowe. Krótsze nam przychodzą do głowy, ale takie długie to chyba nie. A tutaj jest, no jest, bo takie też istnieją. Czasu mamy niewiele na rozwiązanie tego konkursu, ale myślę, że jak się ktoś postara, tylko teraz już trzeba się na chwilę zatrzymać przed telewizorem. O zwierzętach można było myśleć biegając po mieszkaniu, natomiast tutaj masz konkretne litery w konkretny sposób ułożone. Odczytaj hasło, wybierz pierwszą literę i odczytaj hasło. Naprawdę nie jest to łatwe. No, boję się, że może być problem z odgadnięciem. Dlatego uwaga, zagrzewam do boju. Podnoszę nagrodę do 1000 zł. Dlaczego? Dlatego, że mamy mało czasu. Program nam się kończy. Ale wierzę w to, że ktoś poradzi sobie z tą zagadką. Kto sobie poradzi? Niech próbuje, bo nie będę długo czekać. Kończymy nasz program. Kto da radę w tak krótkim czasie podać rozwiązanie, znaleźć to słowo, odczytać nam, jak to trzeba zrobić. Z tego całego zbioru liter trzeba próbować zaczynać od różnych liter, tak żeby się ułożyło słowo, żeby się dało je odczytać. Poruszamy się tylko po tych liniach łączących pola z literami. Nie udało się od jednej literki, zacznij od innej. Pamiętaj, że tu nie działają takie zasady, że po kolei z góry do dołu czytamy literki. Nie, to czasami może być zupełnie jakiś poplątany wąż, który tworzy to rozwiązanie. Jest to trudna sprawa, wiem, mam tego świadomość, ale dlatego 1000 zł może ci ten trud wynagrodzić. Kto znalazł rozwiązanie, kto wie? To jest zresztą tak przyjemna chwila, że patrzę, patrzę, nic mi nie przychodzi do głowy. Patrzę, patrzę i tutaj mi jedna literka mruga. Czy ona coś nam chce powiedzieć? Chyba tak. Chyba to była mała podpowiedź. Gdzie szukać początku? No więc to jest bardzo miły moment, kiedy nagle układają ci się te wszystkie litery w jedno hasło. Wcześniej się nie udawało, nagle się układają i wtedy taka ulga, taka satysfakcja i też dziwisz się, jak mogłam tego wcześniej nie zauważyć. Podejrzewam, że ktoś już tę chwilę ma za sobą, a może ktoś jeszcze próbuje. Nie poddawaj się. Dopóki nagroda nie jest zdobyta i program się nie skończył, to masz szansę. Czekam na odpowiedź, która padnie z ust osoby pełnoletniej. I do tej osoby, jeśli odpowiedź będzie dobra, wyślemy 1000 zł. Tylko zapraszam na antenę. Nie czekaj, szybciutko. Co to za hasło? Jakie to słowo? Zastanów się pomalutku. Tak, raz mówię szybciutko, raz pomalutku. No bo w szukaniu odpowiedzi nie można się za bardzo spieszyć, bo wtedy panika, nerwy i możemy się pogubić. Ale jak już znajdziesz odpowiedź, to szybciutko. Szybciutko działaj, żeby 1000 zł, bo jest jedna nagroda w tym konkursie. Więc tylko jedną osobę nagrodzimy. Więc żebyś to ty podał rozwiązanie. Czy komuś już się udało?
To będzie dopiero wiadomość dnia. Udało się wygrać 1000 zł. Przyjemnie będzie się podzielić taką informacją z bliskimi. Albo zrobić im niespodziankę. Zafundować coś, na co by zwykle nie było pieniędzy. 1000 zł. Można je wygrać. Tylko czasu nam zostało mało. Boję się, że to może być tak, że tam pewnie macie jakieś rzeczy do zrobienia w domu i sobie zostawiacie to na potem. Potem to już nie będzie naszego programu. Kończymy program. Ostatnia nagroda, ostatni konkurs. Kto rozwiąże tę zagadkę? Możemy ten 1000 zł wysłać do ciebie, jeśli jesteś pełnoletni i udało ci się odczytać hasło. To dzwoń z rozwiązaniem, bo konkurs jest trudny, więc mogło się nie wszystkim udać. Wprawdzie tutaj ta jedna mała podpowiedź tak do was mruga. Trzeba z niej skorzystać. Tu szukamy początku tego hasła. Kto wie, próbuje podać tę odpowiedź na antenie. Postaraj się, zrób to. To są ostatnie chwile naszego programu. Ale to będzie wielki, wspaniały finał, jeśli wygrasz 1000 zł. Co zrobimy z tą nagrodą? Znajdzie się ktoś chętny? Ktoś, kto poradził sobie i kto się nie podda? Powie sobie, tak, ja dzisiaj będę tym zwycięzcą. Łapię za telefon. Cisza, wciąż cisza. Dopóki nie ma sygnału na antenie, próbuj. Ale to jest ostatni moment. Uwaga, zaczynam odliczanie od 10. To jest czas na rozwiązanie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Masz telefon w ręku? 2, 1, wielki moment, wielki finał. 1000 zł powędruje za chwilę do kogoś, kto rozwiązał zadanie i kto walczy o to, żeby być na naszej antenie, kto próbuje. Ojej, jak szybko ten czas pędzi. Kończymy program. Co to za hasło? Jakie to słowo? Komu udało się poskładać te wszystkie litery w jedną całość, w sensowną całość? No, ostatni moment naszego dzisiejszego programu. Tak sprawa wygląda. Jest 1000 zł do zdobycia. Zapłacę osobie, która na antenie poda mi rozwiązanie tego konkursu. Mamy mniej niż 1,5 minutki do zejścia z anteny. Czy zdążysz w tym czasie? Jeśli do tej pory nie znalazłeś rozwiązania, może być trudno. Ale jeśli ktoś to słowo ma, to niech próbuje teraz, w tym momencie. I udało się. Halo? Halo? Dzień dobry. Jakie jest hasło? Dwumiesięcznik.
dwumiesięcznik. Pięknie się to ułożyło. Wygrywa pani 1000 zł. Moje największe gratulacje. Wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę i może warto pomyśleć o milionie, bo jest szansa na zdobycie tych pieniędzy i 5 razy w tym tygodniu 20 000 zł. Takie ogromne pieniądze czekają. Mam nadzieję, że szczęście się do ciebie uśmiechnie. Pa, pa, do zobaczenia.